Miastu Adama Mickiewicza i Józefa Piłsudskiego poświęcimy kolejny program Śladami Kresowej Atlantydy. Kłania się Państwu Jan Poniatyszyn. W Pępicach gości nas profesor Stanisław Sławomir Niecieja. Witam serdecznie. Ja również. Pretekstem do naszej rozmowy jest najnowszy, 15 tom pana Kresowej Atlantydy, historii i mitologii miast kresowych. Bohaterem kolejnej pozycji z tego cyklu jest Wilno. Metropolia, podobnie jak Lwów, utracona przez Polskę w 1945 roku. Tak. Dwa miasta najważniejsze, które są dzisiaj poza granicami państwa polskiego, to właśnie Lwów i Wilno. Nie ma mocniej wpisanych w historię Polski miast, które dzisiaj są poza granicami, jak te dwa miasta. I nie da się ich usunąć z historii. Tu będzie zawsze miłość do tych miast, nostalgia, a często resentymenty. To jest podobnie jak z Niemcami. Oni będą zawsze myśleć o swoim Breslau, o swoim Stettin, o swoim Danzig, bo byli przez wieki, tworzyli tam kulturę, a później wichry historii wywiały ich po prostu. Po prostu zmienili się mieszkańcy. I to zupełnie do końca. Jedno z najważniejszych wykładów, jakie miałem w życiu, to był mój wykład na Uniwersytecie Wrocławskim w pięknej auli barokowej Leopoldina. To było w 70-lecie Polski na Dolnym Śląsku i na Śląsku. Obchodzono wówczas 70-lecie nauki we Wrocławiu i w auli urządzono główną inaugurację dla 12 uczelni Wrocławia, tych dużych uczelni, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Ekonomicznej. Na sali byli wszyscy rektorzy tych uczelni, senaty, władze miasta, minister edukacji, minister szkolnictwa wyższego, a mi przypadł wielki zaszczyt wygłosić wykład inauguracyjny. I powiedziałem wówczas tak, tu w tej pięknej auli stoi przed wami polski profesor, ale przed 80 laty w tym miejscu, z tego miejsca przyjechał niemiecki profesor. Na sali byli uczeni niemieccy, notable niemieccy. Miasto nazywało się Breslau. Wisiały fany niemieckie przed gmachem z Hakenkreuzem. Jeżeli ktoś w tej publiczności znał język polski, to się tego nie przyznawał. W tym samym momencie, 80 lat wcześniej, we Lwowie, stał polski profesor i mówił do polskiej publiczności, do polskich uczonych. Mówił po polsku. Uniwersytet nazywał się Jana Kazimierza. Przed uniwersytetem stał polski pomnik polskiej arystokraty. Minęło te 80 lat. Co się stało, że w tej chwili, w tej auli mówi polski profesor we Wrocławiu, a w mieście Lwów, nazywa się Lwiw, mówi ukraiński profesor, mówi po ukraińsku, mówi do ukraińskiej publiczności, a przed uniwersytetem stoi pomnik Iwana Franko. Otóż ta niesamowita historia 1945 roku. Jeżeli przyjmiemy, że miasto ze swymi świątyniami, budynkami, zabytkami, parkami to jest organizm, a ludzie, którzy wypełniają te ulice, świątynie, parki, to krew, to w 1945 roku miastu Lwów przecięto żyły, wypompowano polską krew, wpuszczono rosyjską i ukraińską. Miastu Breslau przecięto żyły, wypompowano niemiecką krew, wpompowano tam polską krew. Zupełna zmiana. I to się stało też z Wilnem. Jedno z najważniejszych miast, które jest wpisane tak mocno w historię Polski, jak żadno. Druga stolica Wielkiej Rzeczpospolitej, obojga narodów. Państwa jednego z największych wówczas w Europie. O niezwykłych wpływach.
o dynastii, która równała się Habsburgom czy Hohenzollernom. Mówimy o dynastii Jagiellońskiej. To miasto też to spotkało. 45 rok powoduje, że wiele miast europejskich przeżyło tą wymianę ludności. Według obliczeń demografów około 25 milionów ludzi przemieściło się po wojnie. Miasta, stare miasta niemieckie jak Königsberg, miasto Kanta, miasto pięknych zabytków. Dzisiaj to miasto nazywa się Kaliningrad. Tam nigdy nie było Rosjan wcześniej. Tam byli Bałtowie, byli Prusacy. Dzisiaj to jest miasto nazywa się Kaliningrad. Nawet jest inne w kształcie. Nie ma tego pałacu, nie ma tych zamków, tych kościołów, wszystko innego. Więc to jest rzecz wymiany ludności i kwestia mówienia, pisania o tych miastach. Ktoś pyta, dlaczego my tu dzisiaj o stolicy Litwy piszemy? No bo nie da się jej wyrzucić z historii Polski i z historii Litwy. I to miasto wielojęzyczne, miasto właśnie Litwinów, Polaków, Rosjan, Żydów, Niemców. Też Ormian, Karaimów. To miasto zostało wymieniona ludność i dzisiaj jest miastem właściwie dwunarodowym, dwujęzycznym. Trzeba pamiętać, że przedwojenne Wilno, które liczyło około 200 tysięcy mieszkańców, tam był tylko 2% Litwinów, 60% Polaków, około 35% Żydów, trochę Rosjan, Niemców, ale Litwini, w ogóle język litewski nie istniał tam. On był na prowincji, on był w Kownie, ale tu nie było. Ta zamiana, że dzisiaj to jest miasto mówiące po litewsku, z litewskimi szyldami. Ale jego obwarzanek, ten rejon wileński, mówi po polsku. Tak, bo na tym polega, że jak przesiedlano, bo Jałta spowodowała te wielkie przesiedlenia i Jałta, ja ją pozytywnie oceniam od strony demograficznej. Nie było wyjścia po tej strasznej wojnie, kiedy doszło do takich rzezi, żeby ludzie obok siebie mieszkali. Ona politycznie jest paskudna, bo narzuciła system. Ale jeżeli chodzi o rozdzielenie ludności, skłócone jak na Bałkanach, to myśmy wyszli po tej Jałcie, że mamy spokój w Europie od 70 lat. Nie ma tutaj walk. Co by było, gdyby Polacy zostali pod Kołomyją, a Ukraińcy pod Krosnem? Co było, gdyby Polacy mieszkali w Wilnie białoruskim, a Białorusini w Białymstoku? Trzeba było to po prostu poprzemieszczać. Historia była tak skomplikowana. Na przykład najbardziej prosty odcinek granicy Polski z Białorusią i Litwą jest właśnie tam na północy, bo jak powiedział Stalin, żubry nie mówią ani po polsku, ani po białorusku, ani po litewsku, więc możemy sobie prosto. W innym miejscu nie dało się, więc trzeba było to poprzemieszczać. I te przemieszczenia spowodowały, że nagle miasto dostaje inne oblicze. Od 70 lat to miasto ma inne oblicze, ale ma niezwykle ciekawą historię złożoną i cały wysiłek włożyłem w to, żeby tą złożoną historię tego miasta, jego barwę, urok architektury, gdzie nakładały się różne style, różne obrządki religijne, żeby to zaistniało. I myślę, że to jest jedna z najważniejszych książek, które w tym cyklu mojej Atlantydy piszę. I chyba była najtrudniejsza. Pisałem ją teraz w okresie pandemii, kiedy byłem odcięty od uniwersytetu, tylko online mogłem mieć kontakt, kiedy byłem zamknięty w swojej bibliotece, kiedy nie rozpraszało mnie nic. I te 6 miesięcy, myślę, dało efekt, który w sierpniu powinien się ukazać na półkach księgarskich. Panie profesorze, jest wiele analogii pomiędzy historią Lwowa i Wilna. Podobne dzieje i jakbyśmy tak zaczęli od początku, oczywiście Wilna, to miasto, tak jak w przypadku Lwowa, nie zostało założone przez Polaków. To jest miasto, które założyli Litwini. Tak, w tym czasie te plemiona, które tam żyły, ci Bałtowie, ci Żmudzini, Litwini, oni formowali jakieś zalążki państw swoich i tworzyli miasta.
Wilno jest miastem, według tego, co mówią historycy i polscy, i litewscy, miastem XIII-wiecznym. I za jego protoplastę i twórcę uchodzi Giedymin. Do końca nie wiemy jak, ale pierwszy dokument, jak się pokazał i użyto tam słowa Wilno, to właśnie kiedy Giedymin, książę litewski, pisze do papieża Jana XXII, nie myśl z 23, to jest tysiąc... Bo to już jest historia XX wieku, Jan XXIII. To jest 1250, on pisze, że chciałby, aby chrześcijaństwo weszło do pogańskiej Litwy. I to jest pierwszy dokument i od tego momentu mówi się, że to miasto powstało i że jego twórcą jest Giedymin, stąd góra Giedymina, jest wieża Giedymina, jest symbolem tego miasta. I ta legenda o tym wilku, że tam w pobliżu przebywający wielki książę Giedymin miał sen. Z tego snu zobaczył żelaznego wilka, jakiś pancerny, potężny zwierzę, gigantyczne zwierzę, które zawyło. I ponieważ miał swoich doradców, swoich kapłanów w tej wieży pogańskiej, no zapytał jednego z tych swoich kapłanów, co to znaczy ten sen, przetłumacz mi co to. A mówi, ten wilk daje sygnał, że w tym miejscu powinniśmy postawić gród, który będzie tak głośny w historii tej części Europy, jak ten wyjący żelazny wilk. I takie są te pierwsze legendy, one się odbiły, ta legenda się odbiła w literaturze, ona się odbiła w malarstwie, są obrazy. Między innymi Andrioli namalował, narysował, jak ten żelazny wilk tam zawodzi pod tą górą. Także początki są absolutnie litewskie. To jest początek świadomości Litwinów. No i pod koniec XIV wieku, a w zasadzie dobrze mówię, pojawia się wielki książę litewski Władysław Jagiełło. Wówczas Litwa ma problemy z krzyżakami, którzy regularnie napadają na zamki, niszczą osady. Litwa jest wtedy potężnym państwem od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne, a jej wschodnie granice, czy też wschodnie wpływy dochodzą prawie 100 km do Moskwy. W tym czasie Polska jest państwem osłabionym, panuje bezkrólewie. Możnowładcy wielkopolscy, przepraszam, możnowładcy małopolscy osadzają na tronie Jadwigę, młodą dziewczynę. I tutaj mogło dojść do takiego wydarzenia historycznego, które zdeterminowałoby pewnie późniejsze dzieje Polski. Nie byłoby być może naszej ekspansji na wschód, gdyby właśnie Jadwigę wydano za mąż za Habsburga. Jednak właśnie ci możnowładcy małopolscy szukali kogoś, nie lubili Niemców, szukali kogoś, jakiegoś potężnego władcę, który umocni też no, państwo polskie. No i padł wybór właśnie na Władysława Jagiełłę. Tak, jest to przełomowy moment w historii naszego narodu i litewskiego. Dotyka pan problemu, co by było, gdyby wówczas tego małżeństwa nie było. Jakby się potoczyły losy. Jaka byłaby historia Krakowa czy Wilna. Tak, to jest niezwykłe. Moment jest bardzo ciekawy, bo krzyżacy, że tam się zadomowili i mają sprawną administrację. Znakomici są budowniczowie. To, co oni budują na tych ziemiach właściwie niezagospodarowanych, z plemionami, które nie mogą się dogadać, skłóconych, a oni tworzą potężne państwo. Przecież dzisiaj, jak patrzymy na Malbork, patrzymy na te zamki gdzieś w Gniewie, w ogóle na Mazurach, nieimponujące to jest. To był niebezpieczny przeciwnik i myślę, że to był ten taki katalizator, który sprzyjał, że tu Polacy widzieli zagrożenie Bogdańsk, tu Litwini. I tu się pojawiła ta myśl, z tym, że jak to jest wśród władców, walka o tron toczyła się, więc część Litwinów kolaborowała z krzyżakami.
Witold raz był z krzakami, raz był z kim innym. I w tym całym bałaganie no pojawia się indywidualność jednak profesora Jagieły. Musiał być nieprzeciętnym człowiekiem, żeby tu przy tych grach interesu wyprowadzić to wszystko i opanować, uspokoić swego kuzyna Witolda, który był też niebezpiecznym i ambicjonerem ostrym, ostrym graczem politycznym. To nie był łagodny baranek polityczny. Oni mieli różne układy, ale potrafili się dogadać, poczuli swoją siłę, swoje znaczenie i swój interes. W momencie Jagiełło oddaje to Wilno Witoldowi. Ten tam buduje. Są w takim porozumieniu. Wtedy to Wilno dostaje pierwsze ważne budowle. Stąd tak mocna jest pozycja po Giedyminie Witolda w narodzie litewskim. Litwini się odnoszą bardzo źle do Jagieły. Uważają go za zdrajcę. Uważają go za Polaka. Że zaprzedał się. Nasz władca to Witold. Ale wtedy udało to się zrobić. No i to, że dynastia jagiellońska staje się jedną z ważnych dynastii. Następcy Jagieły, czy Aleksander, czy później Zygmunt II, Stary i Zygmunt August, to są no, bardzo ważni władcy, jedni z najlepszych, jakich mieliśmy w Polsce. No i tam się pojawiają też te wielkie rody, które się spolszczą. Musimy pamiętać, że język litewski na tym dużym obszarze, o którym pan mówił, sięgający czasem aż pod Moskwę, nie, to nie był język państwa litewskiego. Białoruski. Oni mówili tym językiem. Jagiełło posługiwał się też rusińskim. Tak, to się rusińcy, trudno powiedzieć, to jest taka odmiana właśnie, taki gdzieś tutaj taki skaleczony, rosyjski, słowiański, no jakiś unikat. I właśnie to później ułatwiło ekspansję języka polskiego, który po pewnym czasie zdominuje arystokrację magnatów litewskiego pochodzenia, tych wszystkich Paców, Sapiechów, Radziwiłłów. Się wytwarzają tam na Litwie rody, które zapiszą się pięknie w historii Polski, niekoniecznie w historii Litwy. Litwini się odnoszą różnie do tego. Jeden z największych rodów, który tam się pojawia i z Wilnem związany na trwałe, to są Radziwiłłowie. To jest ród niezwykle płodny, fantastyczny, od 17 pokoleń. Już wiele tych rodów wymarło, już nie ma potomków. Natomiast Radziwiłłowie ciągle są, przez wieki byli. Byli tam hetmanami, byli tam wojewodami, byli marszałkami, prezydentami miasta. Do dzisiaj wojewodą mazowieckim jest Konstanty Radziwiłł. Niedawno był ministrem zdrowia. Ród Radziwiłłów funkcjonuje. I ten ród był ciekawy, bo nie wydawał ludzi dobrze organizacyjnie zorganizowanych. To jest bardzo ważna rzecz. Mało tam było psychopatów, różnych szaleńców. Nie żenili się też z krewniaczkami, co zawsze powodowało pewne dewiacje psychiczne. Stąd ten ród był młody, żywotny. Co prawda, długo nie żyli Radziwiłłowie. Jak się wykazuje w biografistyce, 50 do 55 lat to był wiek, który się wymierało. Ale niezwykle dynamiczny. No i tu się pojawia jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii Polski i Litwy, Barbara Radziwiłłówna. Do tej postaci wrócimy jeszcze w naszej rozmowie, ale chciałbym, żebyśmy troszeczkę cofnęli się do tego początku, a więc taki przełomowy dla dziejów Rzeczpospolitej obojga narodów był układ w Krewie, 1385 rok. Dzięki temu układowi Polska zyskuje potężnego sojusznika, potężną armię litewską, natomiast Litwa dzięki temu uzyskuje możliwość ochrzczenia się i też zyskuje wiele tych wartości związanych z rozwojem cywilizacyjnym, a więc budowa administracji nowoczesnej, taka jaka ona wówczas była w Europie, bo trzeba sobie powiedzieć, że Polska słabsza militarnie od Litwy, ale stała na wyższym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Tak, to jest bardzo ciekawa Unia, jakiś ewenement europejski,
że narody tak różniące się o innym rodowodzie nagle dogadują się i tworzą państwo. Były wówczas jednak moda na państwa narodowe. Francuzi, Włosi, Hiszpanie, to jednonarodowe są państwa. Niemcy, mimo że zróżnicowane, rozbite, ale jednojęzyczni. Natomiast tutaj się tworzy państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. I te narody się traktuje jako równorzędne. I dwie stolice tego państwa, Kraków i Wilna, są równorzędne. Nikt nie mówi, że stolicą Rzeczpospolitej jest tylko Kraków wówczas. Mówi się Kraków. My Polacy tak, my to eksponujemy. Ale prawda była taka, że to państwo miało dwie stolice. Nie było tego w Niemczech, we Włoszech czy w Hiszpanii, żeby dwa miasta miały godność stolicy. I tam władcy mieli swoje rezydencje, gdzie urzędowali, gdzie zbierały się sejmy, senaty, gdzie odpoczywali. Te miasta mają tą architekturę właśnie tak dzisiaj ważną, no bo stolica zawsze ściąga artystów, ściąga ludzi zdolnych i to się odbija później w kształcie miasta. W XV wieku do władzy dochodzi syn Jagieły, Kazimierz Jagiellończyk, przydomek pomnożyciel Polski. Nadaje Wilnu kolejne prawa i przywileje. Dla miasta nastaje długotrwały okres pokoju. To również ważna postać w historii Polski i Litwy. Tak, no jest to jeden z najdłużej panujących władców Polski i Litwy. I co ciekawe, że on jest taki kameralny. Jak się mówi o polskich władcach, to się jego jak gdyby nie zauważa, Kazimierza Jagiellończyka. Się mówi o Sobieskim, mówi się o Batorym, mówi się o Zygmuncie III Wazie, Kazimierzu Wielkim. Bo w jego panowaniu długim nie ma takich spektakularnych jakichś fajerwerków, że coś się stało, coś zniszczono. On spokojnie panował. Spokój powoduje, że zainteresowanie jest mniejsze. Historia dramatyczna ludzi pociąga. To najbardziej przykuwa uwagę. A on wydawał się banalny, ale rzeczywiście pomnożył. Dobry gospodarz. To jest takie budowanie takiej Szwajcarii. Spokojnego kraju, gdzie się dobrze żyje, gdzie nie ma dramatycznych spięć, nie ma jakichś krwawych wojen. I to się nam wydarzyło. I to się pięknie odbija na historii Wilna. On częściej bywa w Wilnie niż w Krakowie. Bardziej to miasto lubi. Zresztą tam się każe później pochować. Tam jest jego miejsce. No i panie profesorze, trafne wybory dynastyczne. Mianowicie Kazimierz Jagiellończyk ożenił się z Elżbietą Rakuszanką z Habsburgów, nazywaną Matką Królów. Dała mu 13 dzieci. 4 synów było królami. No tak, dynastia bardzo ciekawa, mimo że są już te, że trzeba wybierać króla, że nie dziedziczy się absolutnie, ale to jest najciekawsza polska dynastia. Absolutnie, Jagiellonowie się pięknie wpisali i rzeczywiście Polska wtedy stała się tym podmiotem europejskiej kultury, europejskiej polityki, ważnym, nie jakimś peryferyjnym wschodnioeuropejskim państewkiem. W czasach Jagiellonów, o czym już pan wspomniał, taką kontrowersyjną osobą związaną z Wilnem była Barbara Radziwiłłówna, druga żona Zygmunta II Augusta, królowa Polski, wielka księżna litewska. Na czym polega jej kontrowersyjność? Różnie na ten temat, różni historycy piszą. No to jest jedna z najbardziej skomplikowanych postaci. Najbardziej znana. Każdy Polak zna to nazwisko. Jest ogromna literatura na temat Barbary Radziwiłłówny. Pisali o tym Wyspiański, wcześniej Mickiewicz, Słowacki, Alojzy Feliński, gdzie tkniemy. Malowali ją Matejko, Gerson, Simler. Niezwykła ilość. Nigdy nie była wodzem. To nie jest polska Joanna d'Arc. Nie miała ambicji politycznych. Nie była w ogóle politykiem. To ją nie interesowało. Ale jej niezwykła uroda i jej małżeństwo. To był czas, kiedy nie można, król, który się miał wybrać sobie małżonkę, nie mógł sobie wybrać, kogo chciał. To były układy.
była polityka zagraniczna, z którym dworem się wiązać, jak. Nie można było sobie wziąć nieksiężniczki poddanej. A tu fascynacja. Młody król o mocnym temperamencie, Włoch z pochodzenia, bo jego matką była Włoszka, królowa Bona. I ta piękna dziewczyna wcześniej owdowiała, miała 26 lata, kiedy umarł jej mąż. Spotkali się w Wilnie, gdzieś chyba na polowaniu. Zaiskrzyło i zaczął się pierw romans. Król romansował, to był przystojniak. Zresztą pięknie go zagrał później Jerzy Zelnik w filmie o Barbarze Dziwiłównie. I tu dochodzi do sytuacji niezwykłej. Ta miłostka przeradza się w wielkie uczucie. Ich łączy nie tylko łoże małżeńskie, fascynacja erotyczna, ale potrzeba bycia z sobą, rozmawiania z sobą. To byli inteligentni ludzie. No i początkowo ten romans był ukrywany. Król coraz częściej przyjeżdża do Wilna. Specjalne ogrody tworzy, żeby mieć miejsce na schadzki. Później robi podkop, żeby się przekradać z Pałacu Królewskiego do Pałacu Radziwiłłów, żeby przejść niezauważonym i znaleźć się w jej sypialni. I to wykryli bardzo ambitni kuzyni i bracia Barbary. I zaczęli naciskać. Chcieli wynieść swój ród na pozycje królewskie. No a tu następuje oburzenie. Jest rywalizacja poszczególnych rodów. Jak? No i jest to niezwykle ostro zwalczane. Król jest tak zakochany i tak ulega fascynacji, że jest skłonny koronę zrzucić. Jest potępiany przez wszystkich. I przeforsował, przez swój upór doprowadza do małżeństwa. Barbara staje się królową Polski. Ślub jest w Krakowie. Królowa Bona jest przeciwna absolutnie, nie jest na tym ślubie. Jest taki moment, kiedy na Sejmie na kolanach proszą króla, co ty robisz, królu? Błagamy cię. Możesz mieć miłostki, ale nie na tron. I wtedy, jak kobieta się wplątała w politykę, a polityka jest brutalna, powstają obozy. Jedni ją wychwalają, drudzy ją zwalczają w sposób najbardziej ostry, jaki może być. I jak się przejrzy kronikarzy z tamtych czasów, ci, którzy byli przychylni królowi, to co innego czytamy o niej, a ci, którzy byli przeciwko królowi. Więc jedni głosili, że to jest ladacznica, że to jest kobieta wyuzdana, opanowana jakimś baniactwem seksualnym. Taki czarny pier. Absolutnie, to jest i ona spowodowała przez swoją rozwięzłość, bo miała pełno kochanków wcześniej, że zaraziła króla chorobą weneryczną, spowodowała, że on stał się bezpłodny, w ogóle katastrofa. I to jest jeden ten czarny pijar, bardzo ostry. Drugi jest, kiedy mówią, że to była piękna, mądra kobieta, która dała królowi ukojenie, spokój. Była święta wręcz. Alojzy, uciekło mi w tej chwili nazwisko, Feliński, napisał dramat wystawiany przez 200 lat i rekordy popularności brał, Barbara Dziwiłówna, gdzie on ją robi jako piękną Polkę, jako anioła życia i okrutnicy z królową Boną, która miała ją otruć. Bo ona tuż po ślubie, pół roku po ślubie, Barbara umiera. Umiera w wielkich boleściach. I jest wielki spór, na co umarła. Co to było? Czy to była choroba weneryczna? Syfilis, kiła? Czy też to był rak? Dzisiaj, kiedy znaleziono kości w 31 roku, w 1031, sprawdzono, wykluczono, że to była choroba weneryczna. To był jednak nowotwór. Ale wokół tego zbudowano całą historię tej dramatycznej miłości. Powstała obok tego, obok wspaniałych obrazów, takich matejkowskich ze zmachem, powstawały filmy. Przed wojną na przykład
bardzo popularna polska aktorka Jadwiga Smosalska zagrała Barbara Dziwiłównę. To był film, który wszedł na ekrany i masowa oglądalność w całej Europie. Po wojnie ten sukces powtórzono. Janusz Majewski nakręcił film Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny, gdzie pokazuje niesamowitą historię miłości króla. Kiedy ona mu umiera, on robi wszystko, żeby ją uratować. Nie ma rzeczy, której by nie zapłacił, żeby ją uratować. A ona umiera w boleściach, których nie mogą uśmierzyć, a później jest przy zwłokach, które, jak piszą kronikarze, strasznie źle pachną. Fetor. A on 2 tygodnie jeszcze przy niej był. Później robi spektakl niebywały w Europie, pogrzeb. Bo ona powiedziała na łożu śmierci: Zygmunt, pochowaj mnie w moim Wilnie. Ja się obco czuję w Krakowie. Nie chcę żyć na Wawelu. I on to wykonuje i robi pogrzeb, że on idzie 45 dni, idzie orszak, kondukt żałobny z Krakowa do Wilna, przez całą Polskę. Gdy się zbliżają do miast, wszystkie dzwony biją. Msze się odprawia. Ta historia, kiedy wreszcie ten kondukt dociera do Wilna, jest opisana, całe Wilno wyległo. I tak się tworzy legendy. I ta kobieta stała się postacią jedną z najbardziej znanych. Malowali ją wielcy artyści, nie tylko polscy, bo Łukasz Kranach, wielki niemiecki portrecista, stworzył jej wizerunek. W ogóle cała książka wyszła, Barbara Dziwiłłówna, w portretach, w malarstwie. Niezwykłe, niezwykłe. To fenomen Barbara Dziwiłłówny i ona będzie ciągle obecna w naszej kulturze. Kulturze. Litwini ją traktują bardzo dobrze, lepiej niż Jagiełły. Uważają za swojaczkę. Tak, to jest nasza księżniczka. Przenosimy się do XVII wieku, w zasadzie do połowy tego stulecia i wówczas nadchodzą dla Rzeczpospolitej obojga narodów złe czasy. Polskę trawi potop szwedzki, natomiast wybucha też wojna polsko-rosyjska. I na Wileńszczyźnie Rosjanie zabijają, no mordują, tak się pisze, 25 tysięcy właśnie mieszkańców. Tragiczne czasy, o których też pisał Henryk Sienkiewicz w Potopie. Pojawia się postać Bogusława Radziwiłła. Tak. Możnowładcy, który miał też wielkie aspiracje, sięgające nawet tronu polskiego. Tak, to jest trudny czas. Epoka Jagiellońska, po tym dramacie małżeństwa króla z Barbarą Dziwiłłówną następuje ciężki czas, bo silne państwo szwedzkie i Moskwa wyrasta. Tam pierw Iwan Srogi, a później Iwan Groźny, bardzo dynamiczny, drapieżny władca, zaczyna się rozpychać, zaczyna tworzyć trzeci Rzym. Moskwa ma odgrywać rolę mocarstwa, a na drodze tego i mocarstwości Rosji stoi Polska Jagiellońska. Więc jest nieuniknione starcie, że dochodzi do starcia i to w momencie dramatycznym, bo akurat Jagiellonowie się kończą, nie ma następcy. Bo król nie ma potomka. Przypisują to Radziwiłłównie, że ona spowodowała, że jest bezpłodny przez swoją chorobę i tak dalej. To jest nieprawda, bo on później miał dużo kobiet. Później po śmierci Barbary Radziwiłłówny związał się z podobną, łudząco podobną, jak sobowtór, z Giżanką i miał z nią dzieci, ale córkę, ale jak dowodzą kronikarze, i że to nie było jego jednak dziecko, że to nie jest jego ojcostwo. I wtedy zaczyna się ciężki czas. Moskwa najeżdża Wilno. Moskwa mają jedną paskudną cechę. I to jest palą. Po prostu zostawiają pogorzelisko. Sami nawet zajmują i adoptują te budynki, te świątynie do swoich potrzeb, ale nie palą do korzenia. To nieszczęście się powtarzało ciągle, że wchodzą, palą dwory, wszystko musi być, rabują, palą, co nie ukradną. To może też dziwić, bo Wilno w sporej części było prawosławne wówczas. Tak, ale to nie nagle trzeba, nie miało to znaczenia. Trzeba usunąć, zniszczyć i tak dalej. I wtedy jest ta walka o Wilno i wtedy się pojawia
potężny władca, którym jest no, Batory. On przeciwstawi się temu. On się pierw urządzi w Grodnie, żeby blisko do starcia z Rosjanami i Wilno. Batory już jest głównie oparty tu na te ziemie, północne. Grodno, Wilno, stamtąd robi swoje wyprawy na Wielkie Łuki, na Psków. Tam hamuje ekspansję rosyjską. Tam wyrastają wtedy ci właśnie ważni władcy, tacy jak Pacowie. Ta historia Wart Pac Pałaca. To jest też wielki ród, taki jak Radziwiłłów. Hetmański. Hetmański. Tam się też pojawia Sobieski już wtedy. Już jest ważnym hetmanem. Ciekawa historia, to się dzieje w Wilnie, bo mają, są młodzi wtedy. Pac ma 20 kilka lat. Sobieski też ma 23 lata. Dochodzi do słynnego pojedynku. Tak, mają hormony, grają, kobiety mi się podobają i się zakochali w jednej kobiecie, szlachciance polskiej. No i ona odrzuciła zaloty Paca, bardziej sprzyjała Sobieskiemu, więc Pac obraził ją w miejscu publicznym, ostro o niej powiedział. Wtedy Sobieski wyzwał Paca na pojedynek. Nie wiedział, co robi, bo Pac był niezwykle sprawnym szermierzem. Mówiono, że to pierwsza szabla Rzeczpospolitej. Tak, prawie taki wcześniejszy Wołodyjowski. Doszło do pojedynku, gdzie ten go strasznie poklastał. Po prostu o mało co nie stracił życia Sobieski. Nie byłoby go w historii Polski w ogóle, gdyby nie wybitny lwowski lekarz, który go wyciągnął z tego po tym pojedynku. Zresztą inni mówią, że też ten pojedynek i to, że on był wtedy chory, uratowało, bo była bitwa pod Batochem, gdzie jego brat Marek był i tam wszystkich wycięli w tej bitwie. I gdyby tam Jan III Sobieski był, to też by go nie było. Mówimy o polskiej szlachcie, o tej ogromnej tragedii. Tak, w każdym razie to jest historia związana z Wilnem tego. I później ten Pacowie wymarli, nie mieli następców. Jeden z najciekawszych pałaców w Wilnie, to jest tylko Paca. Wart Pac Pałaca, bo to był pałac, kilka tych pałaców mieli. Jedna z najciekawszych wtedy kreacji architektonicznych. I to powiedział Jan Kazimierz. Wart Pac Pałaca, to wielki pan, wielki pałac. W tym później pałacu, jak przyjeżdżał do Wilna Sobieski, tam się zatrzymywał. Tam stamtąd wierzono polowania do słynnej Puszczy Rudnickiej, bo pod Wilnem były te wielkie odstępy leśne, podobnie jak w Puszczy Białowieskiej, gdzie była niezwykła ilość zwierzyny, tak. Łosie, żubry i tak dalej. Zresztą to weszło później do legendy francuskiej kulturze. Jest słynna książka Lokis, Merima Prosper, francuskiego prozaika, który pisze tą historię o tym polskim Drakuli, o hrabiu Szemiocie, który rzekomo był synem, że jego matkę zgwałcił niedźwiedź. To jakieś w czasie polowania doszło do jakiejś sytuacji i ta historia to weszła. To się właśnie dzieje pod Wilnem. Pacowie, ten właśnie jedzie do Paców i słyszy tą historię o tym Szemiocie. No, ta Puszcza Rudnicka, ta podwileńska, gdzie później też osadza swoje powieści Miłosz i Konwicki, jest bardzo ciekawa. Ona jest w literaturze też francuskiej. To się wiąże z tymi drugimi rodami, właśnie z Pacami, z Radziwiłłami, z Sapiechami, z Szemiotami. Kończymy program Śladami Kresowej Atlantydy. W Pępicach gościł nas profesor Stanisław Sławomir Nicieja. Do Wilna wrócimy w naszym programie w przyszłą niedzielę. Żegnając się z Państwem za uwagę, dziękuję. Jan Poniatyszyn, Panie Profesorze, dziękuję za ciekawą rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.